3 lutego po godzinie 6.50 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Kołaczów, w którym uczestniczyły 2 pojazdy ciężarowe i 3 samochody osobowe. Jak ustalili skierowani na miejsce funkcjonariusze dzierżoniowskiego ruchu drogowego, 37-latek kierujący pojazdem marki MAN, na skutek niedostosowania prędkości do bardzo trudnych warunków atmosferycznych stracił panowanie nad pojazdem i zsunął się częściowo z oblodzonej jezdni do rowu. Natomiast naczepa zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w nadjeżdżający pojazd marki Renault Scenic, którym kierował 41-letni mężczyzna. Następnie niemalże w tym samym miejscu doszło do 2 kolejnych zdarzeń. Najpierw 28-latek kierujący samochodem marki Peugeot na skutek niezachowania bezpiecznej odległości uderzył w tył pojazdu marki Volvo, którym kierował 42-latek, a 47-latek kierujący Fordem nie zapanował nad pojazdem i zjechał do rowu. Wszyscy kierujący byli trzeźwi, nikt nie odniósł obrażeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami doszło tu do 3 różnych zdarzeń drogowych, których sprawcy zostali pouczeni.